Polonia Tube, Natalia Kusendowa, zaczynamy codziennik. Oto najważniejsze informacje dnia. Wojna na Półwyspie Koreańskim wisi na włosku. Wyciekły piny do kart kredytowych. Eksperyment kaliningradzki. Takiej zimy podczas świąt wielkanocnych jeszcze w Polsce nie było. Brawurowej pomocy udzielił w Edmonton dwóm tonącym dziewczynkom przypadkowy przechodzień i jego pies. W niedzielne popołudnie na częściowo zamarzniętej rzece North Saskatchewan załamał się lód pod dziewczynkami w wieku 6 i 9 lat. Kiedy wpadły do lodowatej wody, ich okrzyki usłyszał przechodzący w pobliżu mężczyzna, któremu towarzyszył pies Rocky. Nie wahając się, mężczyzna wskoczył do wody i uratował jedno dziecko. Gdy wrócił po drugą dziewczynkę, woda pochłonęła go, ale z pomocą przyszedł pies, który pomógł swemu panu nie utonąć. Potem pies popłynął za drugą dziewczynką, którą w międzyczasie porwał silny nurt rzeki. Trzymając się obroży, dziecku szczęśliwie udało się dopłynąć do brzegu. Druga dziewczynka ucierpiała z powodu hipotermii, ale wówczas z pomocą przyszli ratownicy z łodzi patrolowej. Wszystkich zabrano do szpitala na badania kontrolne. Wrze na Półwyspie Koreańskim. Napięcie rośnie z godziny na godzinę i konflikt zbrojny wydaje się być nieunikniony. Te zdjęcia zamieszczone przez północno-koreańską państwową gazetę Rodong zszokowały Amerykę. Zostały wykonane podczas nadzwyczajnego spotkania w sztabie generalnym. Na fotografiach widać, jak Kim Jong-un podpisuje rozkaz stawiający w stan gotowości wojska rakietowe, a w tle można dostrzec mapy z zaznaczonymi celami ataku. Widnieją na niej amerykańskie bazy w Korei Południowej, wyspie Guam i na Hawajach. Na kontynentalnej mapie USA jako cele zaznaczono z kolei Waszyngton, Los Angeles i Austin w Teksasie. Now that the US has started open nuclear blackmail and threats, the DPRK too will move to take corresponding military actions. Po kolejnych groźbach północy zdecydowane stanowisko zajęła Korea Południowa. 국민의 생명과 안전을 지키는데 추후의 허점이 없도록 군사 대비 태세를 유지해 나갈 것입니다. Eksperci oceniają, że wybuch II wojny koreańskiej, w której zginęłoby co najmniej kilkaset tysięcy osób, jest coraz bardziej prawdopodobny. Nasze pieniądze nie są bezpieczne. Wyciekła lista wszystkich numerów PIN kart kredytowych i płatniczych na całym świecie. W dobie walki o coraz lepsze zabezpieczenia systemu rozliczeń elektronicznych taka informacja spada na wszystkich płacących kartami płatniczymi niczym grom z jasnego nieba. What their motives were, it doesn't matter to me. My information is supposed to be protected. Listę opublikowali hakerzy z mało znanej grupy Ivo Minona. Grupa, która postawiła sobie za cel zniszczenie dzisiejszego porządku świata i totalny chaos, stwierdziła, że dość kultu pieniądza. Polskie sklepy i zakłady usługowe w regionie małego ruchu granicznego z Rosją robią wszystko, by przyciągnąć klientów z obwodu kaliningradzkiego. Jeden ze sklepów w Braniewie zaczął w taki sposób pakować mięso, by Rosjanie bez problemu przewieźli je przez granicę. Rosjanom, którzy przyjeżdżają do Polski na zakupy spożywcze, prawo celne Federacji Rosyjskiej zabrania wwozu do tego kraju nieprzetworzonego mięsa. Dlatego do niedawna Kaliningradczycy, którzy bardzo chcieli przewieźć polskie mięso przez granicę, upychali je w fotelach czy chowali w podwójnych podłogach. Narażali się tym samym na kłopoty w razie wykrycia mięsnego przemytu. Od niedawna jednak mały sklep spożywczy, ostatni przed granicą przy trasie z Braniewa, zaoferował Rosjanom usługę, która pozwala im bez kłopotu przewieźć surowe mięso przez granicę. Wskazane przez klientów z Rosji kawałki mięsa są na miejscu w tym sklepie hermetycznie pakowane. Showrooming, czyli oglądanie towarów w stacjonarnych sklepach i potem wyszukiwanie najtańszych ofert w internecie, jest plagą sprzedawców. Podejmują oni więc radykalne kroki. Opłatę $5 dla klientów, którzy weszli do sklepu i nic w nim nie kupili, wprowadził jeden ze sprzedawców w Brisbane w Australii. Na drzwiach sklepu pojawiło się stosowne ogłoszenie. Czytamy w nim, iż $5 będzie odjęte od końcowego rachunku, co oznacza, że osoby dokonujące zakupów nie poniosą dodatkowej opłaty. Sklep chce się bronić przed ludźmi, którzy przychodzą do sklepu, oglądają towar i potem kupują go gdzie indziej, najczęściej na eBayu. I think what a lot of people are doing is they're using stores like Best Buy to compare prices, shop to see what they want, and then they go online to find what's cheap. Jeśli pomysł się przyjmie, to za przymierzenie butów czy ubrań będziemy płacić też $5.
Zdaniem ekspertów takie podejście nie odstraszy osób oglądających towary w celu kupienia ich gdzie indziej, a jedynie potencjalnych klientów. Bardzo intensywne opady śniegu w Polsce podczas świąt przyniosły pokrywę śnieżną 30 cm, a w zaspach aż do 50 cm. Blisko 100 tysięcy osób bez prądu. Takiej zimy jeszcze w Polsce nie było. Trzyma od grudnia aż do kwietnia. Dobrze, że chociaż u nas były dwa dni przedświąteczne, pięknej wiosennej pogody. Teraz znowu, podobnie jak w Polsce, wróciła zima. Po mroźnej nocy w południe temperatura wzrośnie do 1 stopnia. Wyjrzy słońce i raczej bez opadu. Na rozgrzewkę proponuję trochę gorących rytmów. Żegnam się z Państwem, do zobaczenia. Natalia Kusendowa. My Spanish Harlem Mona Lisa, you're my reason for